klawiszt Maria Krupiński, osoba, która społecznie pomaga od wielu lat kobietom w zmaganiach z problemami emocjonalnymi, życiowymi i duchowymi. Poprzez swoje rozmowy z rodaczkami pomogła wyjść wielu osobom z poważnych problemów psychicznych. Telefon 1224-522-1328. Kontakt z Marią Krupińską 1224-522-1328. Polecamy blog bytszczęśliwą.com, a audycja sponsorowana jest przez gabinet psychologiczny Anny Jankowskiej. Telefon 773-777-6767, 773-777-6767. Witamy, Mario. Dzień dobry, drodzy słuchacze, słuchaczki, witam. Nadchodzą święta, wszyscy wiemy, trudno tego nie zauważyć. Jest dużo przygotowań, jest to też okres spotkań rodzinnych. Czy śpieszysz się do tego, aby spotkać się ze swoją rodziną? Cieszysz się z tego? Czy trochę z niechęcią o tym myślisz, wiedząc, że są napięte złe relacje? Czasem mamy idealne oczekiwania, jak w tych świątecznych piosenkach. Cieszymy się, że będzie mieć radość, śmiech i pełnię szczęścia, ale czy tak naprawdę będzie w czasie spotkań rodzinnych? Mój znajomy w pracy opowiada nam, jak przy świątecznym stole jest sztywna, napięta atmosfera z powodu zatargów rodzinnych i że zawsze nie może się doczekać, kiedy już będzie mógł wyjść. Przychodzi tam tylko ze względu na swoją mamę, staruszkę, aby jej nie robić przykrości. W czasie świątecznych rodzinnych spotkań mogą pojawić się konflikty z powodu starych, nierozwiązanych spraw, niewygojonych ran, niewybaczenia i urazów. Dobrze jest mieć realne oszacowanie, jakie są relacje rodzinne i jak możemy zapobiec niepotrzebnym konfliktom. Czy możemy rozwiązać nawarstwione problemy na jednym świątecznym rodzinnym obiedzie? Czy jest to czas na to, aby wywołać kłótnie i osoby, które nic nie mają z tym wspólnego, musiały cierpieć? Zastanówmy się nad tym. Bóg, który kocha nas i wie, że jesteśmy często słabe w trudnych relacjach, daje nam piękny przepis, jak wprowadzić pokój tam, gdzie go brak. Spróbujcie zastosować ten przepis, tak jak stosujecie dobre przepisy na najlepsze świąteczne ciasteczka. Jest on zapisany w 13 rozdziale listu apostoła Pawła do Koryntian. Zachęcam Was, abyście się go nauczyły na pamięć. Są tam takie słowa: miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Czy to nie jest wspaniały przepis na święta? Kiedy jesteś zmęczona, przepracowana, kiedy zapraszasz rodzinę na obiad i zaczynasz się irytować, czy niedobrze sobie przypomnieć, że miłość jest cierpliwa i dobrotliwa? Choćbyś podała najlepszy obiad, ale nie byłoby atmosfery miłości, czy to będzie miało znaczenie? My tylko, drogie słuchaczki, odpowiadamy za swoje postępowanie, nie za cudze. Przy stole świątecznym może nagle coś ci ktoś przypomni, co bolało. Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. To znaczy wybaczyć, to znaczy powiedzieć z miłym tonem głosu: tak, to było, ale to się skończyło. Nie mamy amnezji co do krzywd, które nam ktoś zadał, ale mamy możliwość podjęcia decyzji przed Bogiem, że wybaczamy, że nie będziemy tej krzywdy wspominać sobie, innym i nie będziemy też przypominać tej osobie, która nas zraniła. Ostatnio słyszałam wypowiedź męża, którego żona zdradziła. Pytał on, co ma zrobić. Ona przyznała się i przeprosiła go i wróciła. Co ma zrobić? Co ty i ja mamy zrobić, kiedy jesteśmy głęboko zranione? Bóg zachęca nas do wybaczenia. Wiadomo, że jest potrzebny na to czas, aby zagoiły się rany, aby nastąpiło odbudowanie i odbudowanie zaufania. Ale co zrobić, kiedy przychodzą ci myśli o danej krzywdzie? Wołaj: Panie Jezu, zdecydowałam wybaczyć, zabierz te złe myśli, oddaję je pod Twój krzyż. Te myśli będą boleć, gdy będą przychodzić. Jedynym ratunkiem jest oddanie je Jezusowi i wybaczenie. Dobrze jest się modlić jako małżeństwo po jakiejś katastrofie w małżeństwie i kierować myśli do Bożych obietnic i myśleć pozytywnie o współmałżonku. Bóg może odnowić wszystko.
Moi znajomi Paweł i Asia mieli trudne małżeństwo. On pracował, ale jednocześnie pił. Często też przebywał w pornografii. Ona coraz częściej była załamana i pogłębiła się w depresji. Do tego doszły problemy ze zdrowiem. W końcu znalazła sobie kogoś innego. W tym czasie zaprosił ją ktoś na spotkanie rozważania Słowa Bożego. Podobało jej się, ale sytuacja jej życia była coraz trudniejsza. Gdy jej mąż Paweł nagle pojawił się na takim spotkaniu i poprosił Boga o przebaczenie grzechów i obwołał Chrystusa Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to ją to bardzo rozłościło, że Bóg mógł jemu wybaczyć takie krzywdy po tym wszystkim, co ona przeżyła z nim. Wyrzuciła go z domu. Zaplanowała sobie już wakacje z innym mężczyzną. Ale Bóg wszedł w tą sytuację. Paweł modlił się, pościł, wołał o tą żonę i ona bardzo zachorowała. I w tym czasie właśnie on stał się tym, który okazał jej niesamowitą miłość. Zaczął jej pomagać. Ona zobaczyła miłość Chrystusa w nim. Skończyła się pięknie ta historia. Zostali razem, teraz mogą zasiąść przy wspólnym stole, świątecznym stole, jako pogodzone małżeństwo. Dziecko się cieszy z tego. A co z tymi członkami rodziny, którzy nie odzywają się do ciebie czy do mnie? Napisz kartkę, napisz szczerze, tęsknię za tobą. Chciałabym z tobą zobaczyć się. Razem tyle przeżyliśmy, dzieciństwo i tak dalej. Łatwiej się, drodzy słuchacze, unieść dumą, niż przyznać, że cierpię z powodu rozłąki. Wtedy zostawisz otwarte drzwi do relacji i módl się o tą osobę. A co z tymi w rodzinie, co są w nałogach? Trzeba zakreślić granice. Powiedzieć, przyjdź na obiad świąteczny, ale nie pijany, albo nie pod wpływem narkotyków. Kocham cię bardzo, ale musisz się dopasować, aby z nami spędzić święta. Odwiozę cię do domu, jeśli się będziesz źle zachowywał, zachowywała. Trzeba zakreślić granice. A co z tymi członkami rodziny, którzy mają inne poglądy i w czasie świąt zaczynają dyskutować na temat aborcji, moralności, wiary i tak dalej? Dalej powiedz, kocham cię, ale o tym nie będziemy rozmawiać w te święta. Zadzwoń wcześniej. Kochamy się, znamy swoje poglądy, skupmy się na tym, co nas łączy. Módl się o tą osobę. Piękne jest to, że Bóg nas rozumie, pocieszy nas, wzmocni nas, kiedy prosimy Go o pomoc. Więc niech te święta będą innymi świętami. Niech będą pełne mądrości od Boga. Nauczcie się tych wersetów z Koryntian na pamięć i zastosujcie je, a zobaczycie wspaniały rezultat i błogosławieństwo Boże. Jeśli chcecie spędzić ze mną świąteczny wieczór, to zapraszam. 12 grudnia o 6:30 organizujemy świąteczny wieczór dla kobiet. Będzie kolędowanie. Będzie wesoło, radośnie. Zapraszam Was serdecznie. Dzwońcie do mnie po więcej informacji. Również zapraszam Was do odwiedzenia mojego prywatnego Facebooka, na którym zamieszczam większość audycji. Pozdrawiam Was i życzę Wam wspaniałych przygotowań do nadchodzących świąt. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Również pozdrawiamy Mario. Dziękujemy za te krzepiące słowa i do usłyszenia w przyszłą środę. Gościem Radia Chicago jest Maria Krupiński, osoba, która społecznie pomaga od wielu lat kobietom.